No to Cześć, zaczynaj. cześć, witajcie. Morfeusz na nowej starej mapie. No, Oddaję witajcie pierwszy moi głos. mili, to ja onkel Jork. Jak było słychać, Morfeusz jest ze mną dzisiaj. Jak tam Cześć. widać, schowani za kółkiem z JCBK jest jeszcze jeden inteligent. O, witam, O, witam. z dueciku. Jest Hisashi dzisiaj z nami. No tak, bo dzisiaj jestem z kamerami specjalnie tutaj u Jorgusia. W mojej nieregularnej serii, jak zwykle, czyli jak to mówią, z rolnikiem w gości. Zobaczymy, co będzie się dzisiaj działo. Ja jestem ciekawy, co chłopaki będą robić, no i do jakiej roboty dzisiaj ja trafię. No co, trzeba wziąć tego czarnego byczka z tymi No. przyczepami. I tam stoi kombajn, ja go wezmę na początek, zacznę. Potem możecie wy też jeszcze tam porobić se i jedziemy na pole 38. Czekaj. Morfeusz najwyżej się tam tepni do tego, do gabarycika. 38. Akurat teraz musi mi matka na telefon dzwonić, ty. Patrz to. Do gabarycika się tepni i spróbuj, czy idzie obcinać winogrona. Dobra. Kaj to było? Kaś na wierchu. W tej chwili to by musiało być za tobą. Jak tak, tak patrzysz. Tak, dobrze pójdzie, to przed tobą. No jak się obróci o 180, to będzie przed nim. No. No a jak wyjedzie na główną, pojedzie w lewo, jeszcze raz w lewo, to też tam Kaś jakoś dojedzie, bo ją tak właśnie pojechał. Dobra, ty tu masz tego moda na hamulce, czy go nie masz? Na jakie? A nie, nie mam NS Vehicle'a. Nie masz? Nie Dobra. Mam, bo w 1.3 aktualizacji on chyba robił jakieś przeboje i nie próbował, czy on już jest w sumie do użytku, czy nie. O ja pierdziele, ja jeszcze nawet ja włączyłem kamery stare, ja w tym momencie zobaczyłem pokaz slajdów tych. Koczyłem jak mały zajączek, jak wyjechałem tym traktorem. Pojechałem tu w prawo, nie wiem, czy ja dobrze teraz jadę, ty. Jeszcze chyba raz ja. Na to zajrzeć. Czekaj. Ty, a co my mamy na 11? 27. Aha, jęczmień 11 i 12 mam. 26. 30, ile to miało być? 8. 28. 30, 31. Czekaj, 33. 37. O kurwa, to jest tam dookoła. Dobra, już wiem gdzie. Dobra, już wiem gdzie. No między 10, 11, 12 możesz do góry jechać, czyli w drugą stronę byś sobie musiał obrócić. Bo mówisz, że jakbym tu pojechał, to tędy nie przejadę. Czy się teraz też przejedziesz. Dobra, to już tam jadę. Też nawet tam jak przejedziesz do góry, między 9, 10 do góry i potem w prawo też przejedziesz, także. A ja tu jadę koło jakiejś łąki. No to dobrze. Dobrze jedziesz. Bo ja dawno nie byłem na tej mapie. Ja ostatni raz na twoim Frizzishu to byłem jeszcze chyba w 19. Chyba. A nie, byłem tu, ale to i tak było dosyć dawno, to były początki tej mapy w 22. No, ale układ... Wtedy narzekali na te problemy techniczne z modami. Cały czas jedź prosto. O, ja cię chrzanie, jak ja mam skoki, ty. O, ale jaja. Cały czas jedź prosto, prosto. No czekaj, ja muszę sobie pod mapę zajrzeć, gdzie ja jestem w ogóle teraz, bo przy tych lagach to łopanie. Następne skrzyżowanie w prawo. Aha, na następnym. No. Dobra. To jest jakaś droga 30. No, ograniczenie do 30. No. Osiedlowa uważam, droga, no. Tak, uważam, bo tam jest fotoradar. Fotoradar, ja tu mam skakanie jak na gumie. A nie fotoradar, panowie. Naprawdę mi tu skacze, kurczę, ty. Ale i jajca. Dobra, zaraz sprawdzimy, bo Morfeusz widza wjechał. Właśnie nie wiem, czy coś to daje, czy nie. Chyba nie. O rany, ale pokaz slajdów. Ja was krzanie. Nie no, bo to by to musiało to zlatywać. No to... właśnie. A tu nic się nie dzieje. To jak się nic nie dzieje, to nie, to szkoda paliwa.
Właśnie gdzieś tu coś... Bo te winogrona to na pewno je trzeba obciąć. No nie wiem, czy już teraz, czy jeszcze później. Mnie się wydaje, że chyba trzeba to obciąć dopiero po tym, jak zbierzesz te winogrona. No już są zebrane. Tu mi pisze wzrost uschnięty. Czekaj, gdzie ja teraz jestem w ogóle? Czekaj, idę i no tu dalej, gdzie ty byłeś. A tu mi nie pisze. Spróbuję no, Morfeusz, ten pierwszy rządek od środka tu wjechać. Dobra, dobra. Bo tu pisze, że jest uschnięty. Aha, dobra. Podjadę ten. Dobra, a my będziemy wjeżdżać w nasze Woliby. My mamy w naszej olejarni jakiś słonecznik wrzucony? Chyba nie, chyba cały słonecznik poszedł do magazynu. Bo to trzeba zmienić, bo olejarnia już jest z Friedricha w tej chwili. Znaczy słonecznik jest 87 tysięcy jest w magazynie. Chyba, że ty coś dodawałeś. No nie, ja nic nie dodawał. O, zbieram myśliweczkę. Zaraz zobaczymy. Myśliweczki, no dobra. Zbieramy oliwki. Ja tu jadę stary, jakbym jechał skokami, ty. Kaczę jak majty na gumie, ty. Zobaczmy ze środka, o, mniej więcej tak jak w tym, no. Nie, nie mamy słonecznika. Nie mamy, olejarnia jest pusta. Coś tu ewidentnie na tej mapie laguje. Olejarnia jest pusta, tak Morfeusz? Tak, pusta jest. To znaczy się, że trzeba ją sprzedać i trzeba będzie postawić tę oryginalną, no nie wiem ile ona kosztuje. No bo to nie ma sensu robić tego, jak już jest postawioną, znaczy się jest już od tej wersji już jest ta Frigiso, tu oryginalną, not Frigis March, nie? Dobra chłopaki, wjechałem na pole 38. No dobra, tam możesz na razie zaparkować pod płotem. Bo cię widzę. To się kurwa skrzywiłem się trochę. Ja tu już oliwki opindalam, także zrobię tu ze dwa przejazdy. A ja chciałem też spróbować, żeby zobaczyć jak to będzie chodziło. No to ci, bo to mówię, że zrobię ze dwa przejazdy, bo tego tu parę przejazdów jest, to potem możesz ty zrobić parę przejazdów, o, coś i na pewno. Nie będzie git. Tylko zastanawiam się, dlaczego mam kurna lagi, ty. Kaczy mi obraz jak majty na gumie, jak jeżdżę tym ciągnikiem. Coś tam na pewno będzie chciał Morfeusz spróbować. To, że to nic to nie idzie. Nic to nie idzie? No to przy drodze na płocie. Na polu stoi koło płotu, mam po prawej stronie drogę. Cały ten zestaw sklepu, który przetargałem. No dobrze. No widzę cię, okay, gdzie stoisz, ale byle stoisz na polu, a nie na drodze. Na polu. No to dobrze, to może tam stać. Zaraz będziemy robić próbę, czy w ogóle pójdzie na niego wysypać. Czy trzeba będzie użyć ta przyczepka, co tam pod wiatą stoi. Do ja najwyżej przepnę traktor w razie czego. Ale ja czekaj, no nie, bo oliwki są na zwykłych przyczepach, więc jak nie pójdzie tak, nasypać, to ja bym musiał wziąć jedna przyczepa i jechać ją przerobić na niższą do próby, a jak nie, to trzeba będzie po prostu... wiesz, którą Morfeusz tego autoloada? Nie, ale zawsze jest jeszcze jedna opcja. Macie taśmociąg? Mamy taśmociąg. No, w najgorszym wypadku trzeba będzie to taśmociągiem, ale chciałbym to normalnie bezpośrednio na przyczepę z kombajnu, tak jak to ma być zrobione, rozumiesz? Ej chłopaki, co wy tu macie pod F12 za tego? Globalne ustawienia? Bo próbowałem zrobić screenshota i wyskoczyło mi jakieś pieprzone okienko. No, screenshota zrobisz też przy okazji. Wiem. To jest mod na... jak on się nazywał? Easy Development Control, czy coś takiego. Nie. Także tam... on był używany do w czasie zmiany mapy, żeby... wszystko było tak jak...
trzeba. Tak jak trzeba, tak jak ma być, no. Easy Development mówisz, dobra, czekaj, to ja sobie zobaczę, gdzie to mam. W ustawieniach. Ja sobie zmienię klawisz do tego, bo mnie zaraz tutaj coś trafi, bo wprawdzie ja to użyję dwa, może trzy razy, nie? No. Ale dobrze by było, żebym miał to zmienione, bo to nie może tak być, po prostu, nie? A ja mam, wiesz, pod myszką mam zmapowane F12. A dobra, idzie sypać. Idzie sypać? No, troszeczkę to tak wyglądał, nie ten delikatnie w burtę wchodzi, ale sypie normalnie. No proszę. Powinna być ta jedna burta niższa, ta przyczepa. No, tak myślałem, muszę zmienić ten klawisz do skrótu. Czekajcie, chłopaki, ja muszę ten klawisz do skrótu zmienić. No, bo mi kurna robi screeny, ale robi mi screeny z okna tych ustawień. To się zmień klawisz. A ja tu jeszcze. Development, o jest, dobra, mam. Zmienię go może na. Tu jeszcze raz przejada, potem może któryś przejechać dwa razy, bo to i tak trzeba tam i z powrotem i trzeba sypać, bo jest ponad 60%, więc trzy rządki idzie zebrać, więcej nie na raz. No to dobrze wiedzieć. A, czyli dwa rządki i sypanko. Na spokojnie. Dobra, kontrolę 12 i powinno być z głowy. Mam tak, nadzieję, że... Nie wiem, Morfeusz Kaś uciekł. Ja tu porządki robię. Aha, na gospodarce. Tak. No, bo muszę wam się pochwalić, że Morfeusz 22 słonecznik wykosił, czyli jego klas już jest odstawiony na zimę. Myślę, że go już wyczyścił. Chyba, że nie zdążył. Nie zdążyłem właśnie. No właśnie, bo wziął się za kopanie buraków. Tak. Wynajął kombajn. Tutaj do Twizzish Marsz, co jest. I ja myślę, że on ma zbiornik ustawiony na 100 tysięcy litrów, a on miał zbiornik ustawiony na 1 000 000 litrów. A może nawet. No, i ja tu wchodzę, rozumiesz? Patrzę, no, jeździ kombajn, jeździ. Są dwa pojazdy do odwożenia, są, no dobra. W miarę to nadążył wszystko, ale potem wyskoczył mi na kursplayu informacja, musi zostać rozładowany. Patrzę, kto? Kombajn do buraków. Dobra, wchodzę do niego. Patrzę, o, 97 tysięcy litrów. No dobra, to jedna przyczepa i trochę i będzie. Kuźwa, patrzę, ci co odwożą, po 80 tysięcy litrów na przyczepie, raz przejechał, drugi raz przejechał, dalej musi zostać rozładowany. Kuźwa, o co tu chodzi? Wchodzę do kombajnu, patrzę, 86 tysięcy. No dobra, to przyjedzie jeden, drugi trochę i zabierze, no ale kurwa, oni tu już byli dwa razy, chyba że mi się coś przewidziało. Siedzę w tym kombajnie i patrzę i liczę te cyferki. Tak, to było 860 tysięcy, a nie 86. No dlatego gadam, chłopie, ty się we mnie czasem nie zamieniaj. To, że ją grzebi, za to ją nie wiem. I musiałem wziąć i z gospodarki jeszcze ściągnąć z dwóch do odwożenia, bo to by jeszcze dzisiaj było odwożone. O, ja pierdolę. No kurwa, jak szaleć, to szaleć. Nie, ale czekaj, jedna rzecz mnie zastanawia, no bo jest ten limit naładowania, nie? To znaczy się, ja go mam wyłączony. Jak naładowałeś do pełna, to te ciągniki ledwo chodziły. Tak, ale my to tu mamy wyłączone, bo nawet nie wiem, co tu jest zrobione z fizyką, być może przez to, że tu jest bardziej prosty teren, to w zasadzie to jedzie, chociaż czuć górkę, ale idzie ładować normalnie według litrów na przyczepach. Nie ma tego limitu, nie mamy wyłączony ten limit tonażowy. A, to dobrze wiedzieć. Także idzie sypać do full wszystko. Dobra, ja jeszcze opróżnia. Bo ja muszę zobaczyć, jak to tu wygląda. Aha, to są te zebrane. No. Wyjechał tutaj. Także kombajn też był do full. I teraz ja bym musiał wjechać Kaś tu.
chyba, jeśli nie pamiętam. No do piątego rządka musisz wjechać. A dobra, to już mi powiedział, że tak piąty rządek, to ustaw się sam. Ja się zrobię screena, jak ty to rozładujesz. Jak ty to rozładowujesz. Tego odcinka. W Jorgu? Także kombajn też był do pełna ładowany. No był do pełna, był. Ja mówię, kurde, tak, mówię, ustawię na ten mniejszy, no nie, no to kurde, traktorem bym stał. Jeden traktor i mówię, kurde, ty, masz ty to tam ukrywanie chudów w ogóle? Czy tak jest, to nie wiem, ale może być w tym Easy Development Control. Ale chyba było tak, zdaje. Tylko nie pamiętam, który klawisz już. No właśnie, nie wiem, czy to nie, ten młot nie jest wyrzucony. Czekaj, 1, 2, 3, 4 do 5, ja tu już podstawię i możesz i ty, Saszy, wsiadać i... Dobra, to podstaw mi go, ja se go raz ogarnę. Ty masz tu no. GPS? Jest. Jest. Dobra, to ja sobie ustawię GPS. Bo ale tu ci raz, że ci GPS nic nie dał, bo drzewka nie są posadzone w linii. A dwa, kombajn jest wypożyczony i wziąłem go bez GPS-u, także i tak musisz jechać według rajków. No to zajebiście, dobra. Jakie są posadzone. No. Dobra, czyli tu już mamy rodzaje roślin. Oliwki wymaga, znowu wymaga zaorania, wzrost uschnięte. Ty kurwa, zbiera mi tu coś? Zbiera. Ale nie, bo widzę, wiesz co, mam drobne przecinki mimo wszystko. No. Może mi jeszcze nie doczytało mapy, bo... Mówię ci, jak wcześniej jechałem tym traktorem ze sklepu, to na moim odcinku będzie to ewidentnie widać, jak skakałem jak zając po drodze. Ja wiem, Morfeusz, co się tu z tą łąką stało. Którą? No na tym 38, ta trawa, co tu jest. Też właśnie nie wiem. No nie chce nic wyrosnąć. No nie. No bo to trzeba będzie skultywatorować jeszcze raz to zasiać, albo jaki ciot. Ale chłopaki, jak macie październik, to wam trawa teraz nie wyrośnie. Ale ona już po skoszeniu cały czas jest taką jak tu, teraz. No. Jak normalne pole. No. Znaczy pole. A sprawdzaliście na tym? Sprawdzaliście na zmianie miesięcy? W sensie, kurwa, wiesz co mam na myśli, żeby zobaczyć, czy jak... brakuje mi słowa. Ciężko mi się myśli, bo dalej mnie ta łepetyna napierdziela przez tą zmianę dobra, pogody. Dobra, kajmy, mamy pole 41 tu. Tu jest olejarnia, odwiedź. To jest to, magazyn jest pusty. Tak, pusty jest tam. A, trochę krzywo mi się jeździ, widzę. Trudno. Czyli dobra, my najpierw sprawdźmy sobie w sklepie budowa, produkcję, ile kosztuje Nordfriesisch Marsch Oilmilla. To jest ten? Nie, to jest Cheese Factory. Lime Factory. Gravel. Ty, jak będziesz mógł, to tak do mnie zaglądaj co jakiś czas, żebym ja tam faktycznie ci jakichś omijaków nie narobił. No dobra, laboratorium. Bo ja to kosza pierwszy raz, więc ja tak wiesz. Malz Factory, Grind Mill, to tyżnie. Oil Mill, ile? O kurde, 1,4 miliona. Dwa. A to jest zajebiście wielkie? I... 1,4 miliona. Za mało pieniędzy. No wiem, że za mało pieniędzy, czyli trzeba narobić pieniędzy. Ja bym pożyczył maszynkę, tylko mi się korbelka zepsuła. A to jaką maszynkę byś pożyczył? To do pieniędzy, no. No, chyba pomyliłem wjazdy. Dobra. Czyli oliwki trzeba będzie na razie do magazynu zrzucić. Trzeba to będzie jakoś... Ja wam powiem szczerze, ja tu nie widzę różnicy, czy tu jest zebrane, czy nie. No bo nie ma różnicy, bo drzewa zostają te same.
To ino musisz lecieć na rządki. Pierwsze cztery ją zebrał. Tyś wjechał do piątego, to szósty omijasz i jedziesz na siódmy. Aha, dobra, czyli... Najlepiej, a później wjeżdżasz, jak się wysypiesz, to wjeżdżasz do szóstego i przejeżdżasz na ósmy. No dobra, to znaczy, że ją znowu zlamił, dobrze wiedzieć. Możesz jeździć jeden koło drugiego, no to musisz bardziej nawracać. Ten... Dobra, przy nawracaniu, to ja się pojada, nie? To ja się pojada tu, dobra. Ja się pojada tutaj. Dlatego ci go dałem, żebyś to sprawdzał, bo ja mówię ci, ja jestem prawie pewien, że ci narobiał mijaków po drodze. Ja jestem prawie pewien tego. Dlatego mówię. No ale przynajmniej będę wiedział, jak się to robi, bo ja tego jeszcze nie robił w tej grze. A, bo na tym to pisze... Gotowe do zbioru te, co jeszcze nie są, a jak się odwrócę, tam kaj są, to mi pisze, no, oliwki, że wymaga zaorania. Nie wiem, nie wiem, co to... Grubera chyba nie ma takiego, żeby był gdzieś koło 1,80 m, czy coś w tym stylu. Wiesz co, jest takie coś, co widziałem, taki malutki, on wiem, że on był chyba do oliwek albo do tego, było coś takiego. Ale to było chyba jako kultywator bardziej niż jako ten. Noż cholera, co jest? Lagi jakieś mam. 2,5 metra kultywator jest najwyższy. Czekaj, kurde. Bruna talerzową. Gdzie to były te kontrolne zestawy? A, tu jest metrową bruna talerzową. No, to to będzie to. To to będzie to. Jak do oliwek, to to będzie to. To chyba trzeba będzie... Zwierzęta... Drewno, rano cina cukrowane. Bo patrzę tu po tych, jak siano, trawa, oliwki. No jest tu coś. Jest tu takie, do traktorka taki TPM 140, to chyba to. I jeszcze masz DSC 0WG, kurwa coś tam V, za 5000, takie żółte. Okej, żeś ty to w tych znał. Jak wejdziesz do sklepu, masz taką ikonkę z takim pudełkiem rozpakowanym. I to są paczki definiowane. Wchodzisz w dział oliwki. I tam są proponowane sprzęta. Tu. Jakie są dedykowane do danej dziedziny. Ja na tej podstawie to wygrzebałem. Tylko, że on ci nie pokazuje wszystkich sprzętów z danej kategorii, typu, nie wiem, kultywatory czy coś, tylko rekomendowane, które będą pasować. No. Winogrona. No nie powiem, ale mam pokaz też slajdów. Jest to 5000. Nie powiem, ale mam pokaz slajdów, panowie. Także jest fajnie, nie powiem. Będę musiał to w podprodukcji obejrzeć, ten materiał. Ale wygląda trochę jak pokaz slajdów. Momentami. Dobra, to trzeba jechać do sklepu. No to weź tam, tapnij się do tego JCB-ka, co go masz. Podepnij nie, do no to trzeba gabarycika wziąć. Gabaryt jest do tego. Dokładnie. Kabaret? Jaki kabaret? Gabaryt. Gabaryt. A, gabaryt, a ja zrozumiałem kabaret. Kurwa. Dobra. Zostanę starym kabareciarzem, jak widać, bo nie ogarniam. No dobra. Panie, my tu mamy gabarecika do takich rzeczy. Gdzie ty pojechał do przodu, jak miał do tyłu jechać? Już myślałem, że do mnie gadasz, że ją zaślamiam. Nie, nie, to ino jo. A mnie tam nie było. Nie było cię tu? Ciebie kamery nie wyłapały, bo ino my mamy kamery. Ino my we dwóch mamy kamery włączone. Czyli ja i bez... Jorguś. O, ja mam włączone GoPro i żyję. A ja mam to w nosie. Wiecie, co teraz zrobiam? Ja się pojadę wysypać. Ja mam 70% czy 60 parę. Tak, to musisz. No, musisz. Z drugiej strony nie ma przyczep. Wiem. Domyślam się. No.
Bo ja tak trochę daleko odjechałem tu od tych krzaczków, ale to też ze względu na to, że chciałem, żeby te przyczepy prosto stały. Zależy od tego, jak to brzmi. No spoko. Odważnik mi tu trochę nie pasuje do tego gabaryciku, no ale trudno. Większego już nie było. No nie, no wiesz, on tak głupio wygląda, jakby te ramiona były w środku w nim, nie? No ale... Dobra, teraz tak, jak ja mam to rozładować? To czytam w ci... A, dobra, tu się głupio pytam, jak mi się... Jak mi pisze, czy mam to zrobić, dobra. Wystarczyło popatrzeć. No właśnie. Ciekawe, czy starczy no przejechać roz, czy trzeba będzie to dokładnie przejeżdżać. Zaraz ale wypróbuję. Ale ja się nie będę pitolił z tymi hudami. Nie wiem, czy to czasem nie był Alt 1 do ukrywania hudów, ale zaraz zobaczymy. Nie. Dobra, ja się daruję te hudy. Najwyżej będzie screenshot z hudami, trudno. Tym bardziej, że ja tu jestem w gości, więc to też jest inaczej, nie? Jak na tą serię. W porównaniu do mojej normalnej serii. Celownik, współczynnik skoku, współczynnik biegania, klawisz współczynnika, informacje dewokowania skoku to nie tu, tu w tych ustawieniach. Kowaskalu, zatrzymaj tryb latania. Widoczność hudów. Ja? Jest tam coś takiego? No. Czekaj. Na tym, na głównym jest coś takiego jak widoczność hudów. To ja mam dzisiaj chyba faktycznie widzenie zajebiste. Czekaj, widoczność hudów, gdzie to tu jest chyba? W środkowym tym. W środkowym słupku. Ale ten F12 do tego Easy Development Control musisz wejść. No to wlazłem przed chwilą. No i zaraz... Jest, dobra, mam, jest widoczność hudów. Czekaj. O, dobra, i nie mam hudów, dobra, jest git. Jest git, dobra, dzięki stary. To sobie zrobię screena bez hudów, jak się będę następnym razem rozładowywał. Ale dobra, dzięki. Nie ten klawisz. Dobrze, ten klawisz jest 12. Okej. Okay. I na razie sobie włączę hudy. A dobrze, że to działa, słuchaj, bez logowania się jako administrator, dobry. Tymi hudami. To jest modyfikacja. Ja wiem. Tylko, że ja pamiętam, że mam taką modyfikację, w której ten moduł działa tylko wtedy, jak się zalogujesz do jako administrator. No. W tej wersji do 19, co to mówię, nie? No. Samochód twój. Dobrze. Aha, bo to tak, my się tu grumy, tagujemy, a... A co? Informacji o mapie nie ma, że to jest wersja 2.1.2. Ci co nie wiem, jest nową wersja oczywiście i produkcji. Właśnie, Josie może w międzyczasie, jak on się tam pracuje, jeden, drugi, to Josie wleza tu. Tu budowa na budynkach, z tego co się orientuje, moi mili, to nie ma nic, hale pozostałe, i ale jest w produkcjach jest dołożone, zaraz się na Fisher jest dołożone muszle, które mogą być wykorzystywane do produkcji wapna. Czemu mi tego nie zbiorą? Albo pewnie zasiada po... No co jest ty? Lime Factory, czyli produkcja wapna jest dołożona, fabryka. To już było, to było. Komposter to było, laboratorium było. Malt Factory było, Grindmill było, to jest Dairy, to było. I
Oil mill na pewno też jest dołożony, czyli młyn olejowy, który robi olej z oliwek. Słonecznik. Kanola, czyli rzepak. Soja ze soi, z lawendy i oliwek. Także tu jest pięć rodzajów olejów produkowanych. Pellet Factory to było, rafineria, Seed Saw Mill, Carpenter to było, tu nic nie doszło, workshop, pulp mill, co to pulp mill? Aha, to jest to, dobra, to było, a i cement fabryk jest. No proszę. No i tu trzeba... Ale to mi nie godzę, że to będzie tak na jednej z map amerykańskich do 19. Ale trzeba było przywieźć chyba drewno. Nie, trzeba drewno, trzeba przywieźć papier, puste palety, piasek, żwir, woda i z tego się robi kamienie no. Szare, kamienie czerwone i cement. Także cement fabryka też jest. I mamy co zasuwać, żeby to wszystko postawić. Wiesz co, ja sobie zdałem z jednej rzeczy sprawę. A propos farminga. Wydaje mi się, ale to mówię, powtarzam, wydaje mi się, że może być tak, że jak podstawisz wszystko, to może się okazać, że ta grze w ogóle nie będzie się dało grać. Chodzi mi o obciążenie, tak? Postawienie każdego budynku, dodanie nowych obiektów, dodanie nowych rzeczy, to jest większe obciążenie dla gry. A wiesz, od przetworzenia tego. No, pożyjemy, zobaczymy. Co się dało, to się dało. Ale my idziemy teraz w farminga, a później przechodzimy na budownictwo już. No czy co, nie będziecie nagrywać Farming Simulator, tylko Building Simulator, jo? Tak, bo jak będziemy cement kurę produkować, no to już trzeba by bloczki pasowałoby. No a z tego co wiem, w tym nowym Platinium, które ma się pojawić. I później będzie deweloperka. Morfeusz, no. To jak zmienicie mapę na tą, która ma być z Platinium, to będziecie mogli sobie nawet złoto robić. Zostaniecie poszukiwaczami złota. Bo z tego co słyszałem, przynajmniej na... Bo oglądałem tam strumyczek, który był transmitowany przez jednego z amerykańskich youtuberów. Nie będę mówił kogo, bo nie chcę robić reklamy. On oglądał i komentował na bieżąco z kolegami ze swojego kanału amerykańskiego strumyczek z Twitcha z Farmcomu 22. Ja go zresztą na moim prywatnym Facebooku wrzuciłem na tablicę. Ten strumyczek. To se możesz, Morfeusz, potem obejrzeć. Ale o co chodzi? I zresztą on jest też na moim fanpage'u facebookowym. Na moim kanale, także to swoją drogą. I tam właśnie była też mowa o mapie, która ma wyjść do tego dodatku, czekaj, Platinium, czy jak on się tam miał nazywać. Ten nowy do 22. I tam ma być mapa amerykańska, której właśnie będzie... Jedną z gałęzi będzie dodana możliwość robienia złota, z tego co pamiętam. Ale mapa ma być ukierunkowana na leśnictwo głównie. Z tego co tam patrzyłem, tam mają być dużo pociągów, dużo drzew. Kurde, pomyliłem klawisze. Dużo pociągów, dużo drzew i mapa ma być właśnie ukierunkowana w kierunku właśnie robienia tego typu rzeczy jak wywożenie drewna i z drewna robienia po prostu rzeczy, tak? Także tutaj tak to wygląda, bo jeszcze się pojawił jeszcze jeden fajny dodatek, który jest fajny, żeby się nim pobawić, ale już niekoniecznie fajny pod kątem, powiedziałbym, pobawiłbym się tym raz albo dwa razy, ale szkoda mi na to wydać kasy, tak bym to określił. Dodatek dodaje chyba beczkę Zunhammera, specjalny podajnik, który podpinasz pod traktor i on jest połączony z tą beczką wężem
który się automatycznie rozkłada i pozwala ci rozlewać obornik na polu. Wystawiasz, powiedzmy, stawiasz traka z beczką przy granicy pola, nie? No. Podpinasz wąż, podpinasz to, nazwijmy to, niech to będzie drapak do pola dla uproszczenia z rurkami do gówna. Jeździsz tym po polu i do ziemi od razu wydajesz obornik płynny. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Pumps and Hoses, czy jakoś tak ten dodatek się nazywa. I to jest dodatek, który nie jest oficjalnym Giantowskim dodatkiem, tylko jakaś inna firma to robi i Giant to promuje jakby pod swoimi skrzydłami. No będzie coś takiego, będzie. A to jeszcze, na Farcomie to też pokazywałem. A jeszcze wspomnę, coś mówił Hisashi o tym fanpage'u swoim, no nie, to było reklama. Wiedziałem, że się do mnie przywali. Ale pamiętaj, Morfeusz, że jak ja jestem tu ze swoimi kamerami, to wiesz, to co ja teraz nagrywam, co ja teraz widzę, to poleci na moim kanale, także link do kanału Jorgosia będzie na pewno w opisie do filmu, jak i w karcie końcowej, także tutaj nie ma problemu. Przecież kurde, przecież będziemy płakać, tylko się śmiać, nie? No ja wiem, ja tylko ci tak gadam, że tutaj jakby tego, bo ja nawet adresu nie podałem, bo wszystkie moje socjale są na moim kanale, więc kto jest na bieżąco na moim kanale, to wie. Jak nie patrzysz, no to reklama była, no. Od której strony by to nie patrzył? Jakbyś tego nie obrócił, tak to tak wyjdzie przeciwko niemu, nie? Tak jest. Ciekawe, zrobię przejazdami z powrotem, czy mi pokaże, że jest zorane, czy nie. Czekaj, ja sobie muszę zobaczyć teraz to pole. Ojejku. Gdzie to było? Tu to jest? Ja się muszę temu przyjrzeć. Bo ja nie widzę, gdzie ja już zebrałem, a gdzie nie. Wiesz, Jorguś? No, spoko. Nie widzę tego po prostu. A, dobra, jak to tutaj wygląda? A czy według mnie to już jest jedna rajka opuszczona? No bo ja tego nie widzę, chłopie. Ja jadę po prostu tak jak tego i ja nie widzę po prostu, która rajka opuszczona, która nie. Więc ja będę musiał się wspomnieć. Tu wymaga zaorania, a co tu pisze? Nawiezienie. Aha, tu już nie ma, że wymaga zaorania. No właśnie, ja też widziałem takie dziwne paski, więc to też jest trochę, no wiecie, dziwne, tak? Nie no, może zaktualizuje się mapka i może ten zniknie, no. Czyli trzeba, Morfeusz, wszystko przejechać tym, co jest teraz do gabareciku zapięte. Ucha! Ucha! Nasza zima zła. Ile już razy sypałeś, Hisashi? Dwa razy? Już dobrze policzyłem? 2, 3, 4 na pewno ją przejechał. Jakie kurna, żebym zaś nie pomylił. Tu jest chyba rządek ominięty. Czekaj, tam, który? Tam, tylko, że ja nie widzę stąd, który. Ja muszę. No ten, co ja przed nim stoja. Tak, ominięty jest. A czekaj. Który stoisz, bo. A, tu! Dobra. No, bo okay. Tu mi pisze, że gotowe do zbioru. No to jest ten, co mi pewnie na minimapie pokazuje. Pewnie tak. Okej, muszę się kamerę przybliżyć, żeby tu podjechać. Dobra, czyli to będą te drzewka. Dlatego ci go dałem, żebyś do mnie zaglądał, bo ty to od razu wyłapiesz. Dobra, i to jest ten, nie? No, ten. O, właśnie. Muszę się cofnąć, bo zaraz na mnie wjedzie. Tu jakieś drzewa za mną chyba są. A to jest jakiej paki? Z jakiej paki masz drzewa za sobą? No bo stałem między rzutkami, no to jak? A tu z oliwki już nie pisze, że jest minięty. Ale ja wiem, że jeszcze gdzieś zrobiłem omijaka, bo mi się krzywo pojechało. Ten nie. Aha, i zaraz następny, ten po lewej stronie też mi pisze, że gotowe do zbioru. Tu też pisze gotowe do zbioru, no to gdzieś ty tu zbierał? Zbierałem, jeździłem tu i tam, na nagraniu jest. Musiałem się pierdolnąć prawdopodobnie w rządkach.
No, te dwa po twojej lewej teraz mi pisze, że gotowe do zbioru, czyli by były obydwa do zbioru. Dobra, ja tu wjadę jeszcze raz. Potem. Nie ma problemu. Potem tu nie pisze nic. Noże oliwki. Dlatego ci gadam. Ja po prostu jadąc tutaj, mówię ci stary, jadąc tutaj, ja nie widzę, gdzie to już było zebrane, a gdzie nie. Nie widzę tego po tych krzakach. Tylko jadę trochę na pałę. Dlatego myślałem o GPS-ie. Szczerze powiedziawszy, No, to trzeba był jedyny będzie i pomysł. tak. Bo tu mnie też może trochę mylić, ale nie, tu by niby były zebrane. No, jak żeś dwa razy wysypywał, no to byś musiał. Cztery rządki by musiały być zebrane. No powinny być. No. Czekajcie, chłopaki, bo ja znowu zlamiłem. A tym razem zlamiłem, bo nie włączyłem cechudów, to nie wiem, ile mam zbiorników. Słuchajcie. A jakby ta człowiek miał trochę mniejszy brzuch. Dobra, bo to tak dziwnie pokazuje gotowe do zbioru, niegotowe do zbioru, nie wiadomo co. A ja jadę tu teraz po tym rządku, coś ty mi kazał wjechać, nie? I nic ci nie przybywał. Nie. Pusty zbiornik mam. No czyli. No też nie wiem. Czekaj. Nie, to nie idzie do tej trawy. Trawy, no nie niszczy to trawy, ale To jak będzie przejedziesz tym rajkało. Morfeusz, to nie pisze ci, że wymaga zaorania. Według tej mapy to będzie rajka obok. Ale i tak Będzie na razie rajka obok. wapno robię i tak. No Będzie dobra. rajka obok, według tej mapy. Ja to na minimapie sprawdziłem. Chyba, że mi też Dobra. danych nie zsynchronizowało. Aha, bo to trzeba na wzroście sprawdzać. Na tym, na tak, na wzroście. No, to może być, że rajka obok, ale to tu z następnej rajki też jeszcze połowa. To tak wygląda, jakbyś w połowie rajki wyjechał. To musiałem krzywo pojechać. Bo teraz patrzę na minimapce, że czysto normalnie nie powinieneś wyjechać. Ale według minimapki chyba wyjechałeś. To jednym słowem pijany jest. Łeb nie boli, źle dzisiaj widzę. No to co ty chcesz ode mnie? I ty jesz, Jorgu, do Odezwał wpuszczę się za cwaniak. kierownicę. No kuźwa, właśnie, też się zaczynam nad tym zastanawiać. No bośmy się umówili, że się spotkamy. No No. nie. No Nie to po pijanemu. dotrzymałem słowa, no tyle. Ale miało być po trzeźwemu. Tak. Dobra. To jest, w miarę po trzeźwemu jest. No dobra, zbieraj ją i da. Ja bym na jedno oko spojrzał, no tak. Ja idę robić orka. No nie pitol mi tu, że tu jest jakaś pieprzona kolizja. Czekaj. Znaczy się orka. Głęboszo. Banie. Głęboszym, ale. Właśnie to i no tyle. Ta trawa się nie traci ani nic, Morfeusz, ale znikał informacja, że wymaga zaorania. Aha. No. I to trzeba tu. Zajrzeć za blisko winogronków podjechał. I w tych oliwkach też trzeba będzie tak przejechać. Bo tak jak staniesz tam dalej w tych winogronach, to i we oliwkach, to ci pisze, że wymaga zaorania, nie? Tak. Wiecie co wam powiem, chłopaki? No. Wydaje mi się, że ktoś te oliwki źle zrobił. A wiecie Bo? dlaczego tak uważam? Chodzi mi o teksturę. Bo ja pamiętam jeszcze jak grałem w tego. Czekaj, Farm Experta, czy jak to się nazywało? Tam też były właśnie winogrona i oliwki. I tam też się robiło tak, że jak były na drzewkach oliwki, czy to były oliwki, czy winogrona, to widać było na drzewkach teksturę tego, co zbierasz, a nie same drzewko. No na winogronach było widać, że wiszą kiście i potem się znikają te kiście, nie?
No właśnie tu też powinny być jakieś, kurwa, nie wiem, chociażby czerwone kropki. Ja wiem, że akurat podjeżdżam, kurwa, pod drzewko, jest czerwona kropka, ha, dobra, czyli tu jeszcze nie byłem. No. A dla mnie w tym momencie te drzewka wyglądają, kurwa, tak samo. No, powinny być jakieś bardziej, że coś jakiegoś zielonego, czy coś w tym stylu na tym drzewku, że... No bo ja teraz patrzę, było wiadomo. Tak patrzę, a tu nie widzę różnicy. Chodzi o te drzewka. Tak, bo nie widać. Nie widać. I trzeba jechać na ślepo. Na czuja. No. Na czuja, no. Na czuja. Ja jadę w tym momencie na czuja. Dlatego się ciebie na początku zapytałem o GPS. Ale jak godzę, że to krzywo posadziłeś, no to już trudno. Nic z tym nie zrobimy. No bo nie idzie do siatki posadzić. I próbował na GPS-ie ta trawa, co jest między tym, jechać i niestety, ale trzeba non-stop korygować. Dlatego joga do mnie. Już parę razy mi się pole powiesił na kolizjach drzewek. Też zygzakiem musiałem zapierdalać. No i to jednym razem musiałeś przeskoczyć przez to. Dokładnie. Też tak mi się wydaje. Że musiałem przeskoczyć, bo inaczej się tego nazwać nie da. No bo będziesz miał na wzroście na minimapie, że pół rządka jest zebrane, a pół nie. No ja to właśnie widziałem i to widzowie też na moim kanale zobaczą. Mówię, bo akurat ja posiłkuję się tą mapą, bo ja inaczej to ja nie byłbym w stanie ci, chłopie, tych drzewek wykosić. A ty myślisz... O rany, Morfeusz. Wiesz, ja też tak samo bym do tego musiał podejść, bo znaczy z drugiej strony jest możliwość, ale to musisz liczyć, nie? Tak. Albo niech jedzie Hisashi od płota tam, no to kurde... Ale to nie o to chodzi, Morfeusz, ja się po prostu mylę w tych rządkach. Ja, ale to byś musiał jechać każdy po kolei i liczyć, to zawsze możesz dwa na przejazd, nie? Ja. Yeah. Właśnie no tak. O to chodzi. Ja się po prostu w tym mylę. Przejedziesz tam i z powrotem to są dwa rządki, czyli wysypujesz, wjeżdżasz do trzeciego, przyjeżdżasz czwartym. Tak jest. Po prostu zawracać, jechać jeden koło drugiego, no tak jak to Morfeusz gadał, no. No ja próbuję właśnie w ten sposób, ale tak mi się mylą przy obracaniu kamery, mi się mylą te rządki. Ja przypuszczam, że ja bym się tak zrobił, chłopaki, jak ja bym tutaj te drzewka, jakbym wiedział, że to tak będzie wyglądać, nie? No. Ja bym się zrobił po prostu tak, że ja bym się zrobił co dwa rządki, taka rajka, wiesz, z zaoranego albo z kultywowanego kawałek ziemi. Ja bym wiedział, że przejechałem dwa rządki, okej, okay, dobra, mogę jechać kolejne dwa rządki. Kumasz, o co chodzi? Kumam, o co chodzi? Po prostu przygotowałbym sobie teren w ten sposób, ale to szkoda, żeby to poznaczyć. Nie, Morfeusz. Na przyszły rok zrobimy to inaczej, bo ja widzę teraz po tym gruberze, no, że zrobimy po prostu co drugą rajka tym gruberem na tworzenie pola i jak załączysz tworzenie pola tu w tym, to robi czarną bruzdę i będzie co drugą rajka będzie czarną. No i to będzie zajebiste ułatwienie dla takich ślepaków jak ja. I do nas też. Tym bardziej jak jest w planie posadzić całe to tu pole winogronami. No. Ja bym ci jeszcze radził zrobić jeszcze tak, żebyś ewentualnie to pole podzielił na sekcję. Jerguś, ja bym ci radził jeszcze podzielić to pole na sekcję. Czyli zrobić coś w stylu, powiedzmy, nie wiem co, ileś tam tych rajek. Odstęp taki grubszy, żebyś tam miał na manewrowanie jakimiś maszynami, podjechać niżej czymś albo coś. Kumasz, o co chodzi? Nie, no tu jest to pole na tyle krótkie, że przyczepy postawisz z przodu i jedziesz tam i z powrotem i wysypujesz. No, można też w sumie, można i w ten sposób. Z tyłu tam też jest za tyle miejsca, więc... Kurde, no niby tu przejechałem, a mi nie zabrało kurna dwóch kropek. Znowu co, rajka obok, zostały takie dwa kawałki niezebranego.
teraz gdzie ja patrzę, tak mniej więcej w połowie tego pola. Nie wiem, no. Bo ja się teraz posiłkuję tym, od minimapy. No. I muszę zaś wjechać w następną i zobaczyć, gdzie ten kurna obijak jest. Bo to jest gdzieś po mojej lewej. Z rajka po mojej lewej. Ale nie wiem, która. Noż, kurwa, zawsze się muszę zawiesić. Powerdla mnie. A ja tu w międzyczasie wykonuję gruberowanie między winogronami, tak że będzie załorane. I... A nawożenie to już raczej będziemy robić na wiosnę. To szkoda na zimę robić nawożenia, jak to trzeba jeszcze obciąć. Dobra, ja to smola wjeżdżę do następnej rajki. Także... cóż, powiem tak, że... Opryskiwacz znowu stoi cały rok. Który opryskiwacz? No, do tego. Ogrodowy, do winogrona, do oliwek. Jeszcze nie był zatankowany niczym. Jeszcze go nie używaliście? Nie. Główka fontanny śmigany. Zobacz, jak się doczekał jakichś czasów. No. Ale ja też tak mam, że ja ostatnio też zrobiłem jakieś zakupy. Specjalnie dla Hiszpana zrobiłem te zakupy ze sprzętem. Też kupiłem mu lawetę i w zasadzie jak on nie jeździ, to ona stoi, ta laweta. Bo ja jej praktycznie nie używam, mam swoją, nie? Tak, ale ty masz 400 milionów. 400, nie, 45,5 miliona. No, jakoś tak by było. No. Jeśli chodzi o ten, no to i mam... I Hisashi płacze, że 20 tysięcy wydał na laweta. Nie, ja nie płaczę, że wydałem, tylko się zastanawiam teraz tak naprawdę, bo ja tego nie używam na co dzień, nie? Bo tak większość sprzętu, która jest u mnie teraz na gospodarce, jest dalej używana, tak? Ja bym naprawdę, to kurde, tylko... połowa kasety uciekła, to bym się może zgodził, no. No. To za Żyd wstrętny. Bez przesady. Żydzisko. No. Nie, no wiesz, Jogo do mnie, no, w ten sposób, że ja po prostu... Aha, Morfeuszowi wapno nawiezło na 22. No prawie. Dopisało, zakończył pracę. Nie, to tu na 56. Aha, bo tam mulczowanie zakończył. Nie zakończył, tylko akurat tam się zawiesił i akurat tu już opuściłem go. Muszę go dookoła jeszcze opuścić. Na obrociach. A tyś się nie spisał, żeś się tego kursu z niego, bo on na Courseplayu leciał. On miał najpierw rzędy, a później robić w koło. No teraz będzie robił w koło. Już tam go poprawiłem. No nie wiem, wydaje mi się, że mi się ustabilizowało, bo na początku miałem lagi. A teraz póki co widzę, że nawet dość płynnie to idzie. Od jakichś 20 minut idzie to w miarę płynnie. 20-30 minut gdzieś. W miarę płynnie to idzie. Dobra, czyli gruberowanie zrobimy tu, a ta trawa najwyżej niech rośnie, na wiosnę będzie ścinaną. Dzisiaj na odcinku Hisashi skosi oliwki. Ja, bo ja chciałem zobaczyć, jak się to robi. Tym bardziej, że ostatni raz, tak jak mówiłem, ja się tym bawiłem w Pure Farmingu, to było kupę czasu temu. Albo w Farm Expercie, już teraz nie pamiętam, w której z tych dwóch gier. Stare gry, bo to był chyba albo Farm Expert 2017, albo to był Pure Farming 2017. No nie, jedną z tych, wiem, że obie te gry mam na Steamie i generalnie obie już porzuciłem, bo stwierdziłem, że mi po prostu nie chce się tam grać, bo jednak farming to farming. A ostatni raz oliwki i winogrona widziałem na jakiejś mapie z modu kupę czasu temu, to było, to widziałem te
te rzeczy, ale to też na modach zupełnie inaczej działało, nie? No. Też był ten New Holland do pobrania, też był ten New Holland, no nie wiem czy konkretnie ten model New Hollanda, ale też właśnie podobny sprzęt, gdzie te noże, które są tutaj pod spodem, to były dopinane tak jak masz header do kombajnu. No. Właśnie, ja zajeżdżam do przodku i coś jeszcze na wizji dusza zablokowane przez obiekt. Coś jeszcze na wizji muszę pokazać. Bo coś... Albo mi się wydaje, albo jest lekko ucięty ten komunikat, bo ja go widzę u siebie, a on mi się tak lekko przesuwa. Chyba jakieś menu musi być do tego custplaya, żeby te chudy ustawić. Ja nie... Znaczy się to możesz przesuwać ten pasek. A u góry? A nie wiem, kaj ty go możesz. Ja mam u góry taki niebieski pasek, pisze mi... No cosplay ci tam pisze na nim, no. Tego chyba idzie lekko przesunąć. Do góry, na dół. Tego chyba idzie myszką złapać i lekko przesunąć. Tak. No, chyba będę musiał zrobić pauzę w nagrywaniu, bo moja matka się do mnie dobija. Też ode mnie potrzebuje ty. Widzę mi, że mam się odezwać, właśnie mnie na czymś spiku zaczepiła. Bo widzę teraz na drugim ekranie. No wiesz, spokojnie. Wyłącz się ten i pasuje, no. Znaczy nie, no zrobię tu jeszcze te kilka rajek i ja się będę zmywał, faktycznie. Najwyżej krócej będę z wami na nagraniu, nie? No, my też chyba będziemy, bo to już też chyba będzie prawie że godzinka. Ja teraz niestety nie widzę, czekajcie moi drodzy, ja muszę sobie przełączyć programy. Teraz mi się TeamSpeak pieprzył na główny, na drugi ekran. Dobra, to chłopaki, umówmy się tak, jest 57, dograjmy jeszcze 10 minut, ja się będę zawijał. Dobra, nie ma sprawy, o właśnie, tak, tu pisze New Holland Oliver, a teraz idziemy obejrzeć na drugiego, co tu pisze, czy tu coś pisze. A nie, tu nie pisze nic. Na winogronach. Aha, bo to jest Braut 9070L, a ten jest 9090L. Jedna rzecz, która mnie tu teraz wkurza w tej mapie, czemu ja nie mogę sobie tego kurwa powiększyć? Czego? Jeszcze bardziej widoku tych rajek na mapie. Tego pola, co tam masz. Ja sobie nie mogę tego powiększyć. Scrollem od myszki. Ale już mam maksymalnie wyzoomowane. Zoomowane, no jak mam największego zooma, jakiego się dało ustawić. No, tu żeś kaś jedno drzewo, żeś tu kaś minął, ale to już nie będziemy go szukać, bo to jest bez sensu. No widziałem właśnie, próbowałem je poprawić. Nie, no to nie ma sensu. Jedno drzewo. Jorgu odrobi później. Tym się przejmuje. Ja się nie przejmuję. No też właśnie, później odrobi. Widzę, Morfeusz przyleciał, popatrz. Dobra, ale wjechałem, widzę, w nieskoszone, więc lecę w to, co jest nieskoszone. Ale oczywiście co? Jadę jak musimy, kurę, Jorgu, wiesz co zrobić? Co? Ten prostokącik, no nie, na 22 go, kurde, skasować. To znaczy się, ja go myślę zrobić go w ten prostokącik, zrobić z niego po prostu trawę, łąkę na razie. No. Tu na dole delikatnie przemalować czymś, czy trawą, czy czymś, a tu zasiać trawę, żeby on był oddzielony i fertig, bo to jest naprawdę katastrofa. Tam jest więcej nakręcenia, kombinowania, jak... No. A co to jakieś małe pole to jest? Nie no, jest taki prostokącik na polu mały i... To jak go potem, wiesz, zaorze się, to go potem odetniemy i trawa się tu wrzuci. Mhm, okej. Okay. 22. Czekaj, 78. Gdzie ja jestem? Na się w środku mapy to jest mniej więcej.
Dziesiątka, siódemka, ósemka. To trzeba 24, będzie. 26. Szóstka. Jakiś sprzęta, siódemka, jedynka. Trzeba będzie tu 21. GPS-em po prostu 22, dobra, mam, znalazłem 22. Przejechać GPS-em. Ale co tu z tym polem jest nie tak? No tu ja stoję, tu jest taki mały kwadracik, taki. A dobra, kumam. No. Kumam, już kumam. To faktycznie, ja bym tu zrobił małą łąkę, albo jakiś placyk na garaż, albo coś. Nie, coś mało, to się zatrawi i będzie tu trawa i gotowe, bo to jest bez sensu tu. O, no i git. W sumie no i git. Dobra, teraz ja muszę swoje pole coś znaleźć, kurwa, bo sobie odzoomowałem mapę. Do dupy. O, mam, dobra, znalazłem. Już nieważne. No ale tak jak mówię, szkoda, że nie da się tego bardziej zoomować. Albo nie wiem, nałożyć jakieś linii siatki, żebym ja widział po prostu, gdzie jest według siatki już pokoszone. Tego ja też tak trochę na czuja jadę, nie? No. Tym kombajnem. Także to też jest takie. Dlatego ja ci mówiłem, że najlepiej byłoby po prostu co, nie wiem, co 2-3 rajki zostawić przeorane albo skultywowane, albo coś w tym deseniu. Kumasz, o co chodzi? No, ale to się potem zrobi, spokojnie, nie panikuj. Teraz już jest sprzęt, to będę to robić. Poza tym i tak jest w planie winogrona pociągnąć aż tam do końca na razie. Cały ten środek tu zawalić winogronami. Aha, to będziesz chciał wszystko na winogrona, całe te pole. No. No, to co już jest oliwką, to zostanie, nie? Chyba, żeby to faktycznie zlikwidować i... Winogrona to się jeszcze zobaczy. Słuchaj, to od ciebie zależy, czego najbardziej potrzebujesz, jeśli chodzi o produkcję tego typu, bo... No wszystkiego. Na chwilę obecną chyba olej z oliwek jest tylko i wyłącznie, że na sprzedaż, ale nie wiadomo, czy nie będzie do czegoś potrzebny. Zobaczymy. Kiedyś żeśmy tak rozmawiali, że jest w planie właśnie 37 było kupić, no na... Samo pole te oliwki winogrona, ale to są plany na razie. Na razie nas na to nie stać, Morfeusz. No to już no mówię, no to są na razie plany. No. Wiesz, to ty jesteś tu gospodarzem na tej farmie. Ja to tak najwyżej mogę tutaj ci jakąś robotę od czasu do czasu zrobić i to tyle. Na razie tu mamy ten 38, jeszcze widzisz ile jest do zapełnienia. Kurde, czy ja zaś wjechałem kurwa w... A nie, dobrze wjechałem. Albo i nie. Chyba nie wiem, wie. Dobrze wjechałeś. Zobaczymy, czy się... Pełnia to, co się... A i chyba wjechałem już w skoszone. O jedną rajkę mi się chyba walnął. Nie, idzie, dobra, idzie. Idzie, bo... A, to się potem wypróbuje, co rozumiesz. Idzie, nie, no bo jak nie wchodzę, to nie chciałbym ci tu zbytnich omijaków narobić, nie? Raz na ruski rok wchodzę na serwer i robię mu bagno, kurwa. To by była trochę wtopa. Jakby na to nie popatrzył. Jakby na to nie popatrzył, normalnie. O kurde, wymaga... Chwast, dlatego wymaga ja cisnę wapna, na, wiesz, uprawami, które da się na GPS-ie robić. 56. No 56 to wapno i orka i to wszystko. No i chwasty. A chwasty znikną jak zrobisz orkę. A no tak. No. Tak, chwasty ci wywali, bo on ci zrobi pole przygotowane pod zasiew. Więc jak tam cokolwiek na tym polu było, to wszystko zniknie. Tak, no, tam robisz wapno, to samo na 20 wapno i no. Jest tam orka wymagana na 22? A nie wiem. To sprawdź na tym, na składzie w ogóle by. Jak ja bym być, jakby mi przeszkadza, akurat gdzieś się wyłączę. Nie daj mi przejść. Nie, chwasty i wapno wymaga. Aha, no to wapno i kultywatorem zrób 22. No. Chociaż na zimę można mu orkę pieprznąć i będzie zaorane. Też fajny mamy... Łuk to. No. Gabarycik by se poradził.
No. Nie, no fajnie to wygląda na tym kombajnie, bo teraz tak patrzę na te tekstury w tym zbiorniku. Dość tak fajnie to wygląda. Ale jak to się sypie na przyczepę, to wygląda jakbyś sypał czarnym piaskiem. Jakby animacja była tego. Może ja mam za słabe detale, cholera, żeby to wyłapać. Nie wiem, no przypuszczalnie, że może tak być, bo to jednak jest czarne i to wiesz. No jak wsadziłem kamerę prawie że do zbiornika, no to widzę, tu są różnokolorowe kropki. Tu są szare kropki, czerwone kropki, czarne kropki. No bo ja to widzę jako punkciki, tak jak masz te punkciki na tym, na GPS-ie, nie? A o oliwki to co to jest? To takie małe gówie, to przeproszenie. Tak. Ale dużo tego nie będzie, ci powiem. Jak tak patrzę, to dużo tego nie będzie. Jak będzie z tego półtorej przyczepy, to będzie święto narodowe. No i tak dobrze. Ile będzie, tyle będzie. Znaczy wiesz, mnie to tam ima, bo ja zrobię swoją robotę i heja, nie? To tam jest wiesz mało ważne, czy będzie półtorej przyczepy, czy jedna przyczepa, czy coś. To jest i tak w tym roku jedynie to jest dodatek w tym sezonie, a jak będzie hajs, a będzie się to mniej więcej opłacać, czy będzie to potrzebne, no to się zwiększy produkcja tego. No. Na razie, na chwilę obecną jest tutaj to pole przeznaczone na to, ale chyba dosadzimy jedynie winogron, bo do oliwek jeszcze nie mamy kombajnu, do winogron kombajn stoi, więc chyba na razie dołożymy no winogron. A no czekaj, który jest teraz, który jest wynajęty? Ten, którym ja jeżdżę, czy ten, co stoi pod garażem? Tak, ten, którym ty jeździsz, do oliwek jest wynajęty. Ale te kombajny, jak tak patrzyłem z daleka, to ten drugi wygląda identycznie jak ten. Tak, no. Właśnie to też prawie oglądałem. I tym, co ty jeździsz, z boku pisze z tyłu Oliwen. I ma inny typ produkcyjny, bo ma Braut 9090L, a do winogron to jest Braut 9070L. No proszę. To jak cały czas się czegoś nowego dowiaduje. No. No ja mówię, ja wielu rzeczy nie wiem, no bo ja mówię, z tymi oliwkami to dla mnie to jest nowość. Ja się też dopiero tego dzisiaj dowiedział. Dlatego ja się tu pojawiłem dzisiaj, bo mówię, patrzę na to, jak to wygląda, mówię, kuźwa jego mać, no mówię, jeszcze tego nie robiłem, fajnie byłoby zobaczyć, jak to chodzi. Jak się to ogarnia. Lala. Jak się to ogarnia. Malina. No nie mówi, że pomyliłem biegi. Ale kanał, dobra, mam. Teraz tak, pokaż mi jeszcze jedna rzecz. Bo ja to zaraz opatentuję. Jak to ogarnąć? Zaraz to opatentuję. Jedź od płotu 1, 2, 3, 4 i będziesz widział, czy coś zostanie, czy nie. No w sumie powinno już chyba od płotu ci tam zostać ze dwie góra, trzy rajki. Ja chyba ja też mi się tak wydawał. No i jakiś omijak tam na zadku, w kierunku, w którym jada. Jeśli mnie pamięć nie myli. No, tam chyba coś było. Choroba. Dobra, ja dzisiaj zrobię na winogronach kultywatorkiem. Gruberkiem, zaraz przelecę na czarno końcówę. A, mi się tryb nocny włączył, godom. Czemu mi się kolory pozmieniały na ciemniejsze? A mi się w kompie włączył tryb nocny na wyświetlaczach, dlatego mam dziwne kolory. Zapominam, że mi się to włącza automatycznie. W dziesiątce to masz. To jest jakiś, to się nazywa tryb nocny. Możesz sobie ustawić, że jak masz włączoną lokalizację.
że jak masz włączoną w dziesiątce lokalizację, dostęp do lokalizacji, to on ci będzie automatycznie z porą dnia zmieniał te. Zmieniał będzie ci. Ustawce ja potrzebuję 9.0. Wyświetlane kolory. Tu automatycznie. Tak. Przestaw mi się. Ja, ale widzę, że już przestałem te omijaki robić, poza tymi jakimiś tam pojedynczymi drzewkami. No, spoko, no, widzisz. To jest do ogarnięcia. Nie jest to proste, ale jest to do ogarnięcia. Ale faktycznie, jak krzywo te drzewka posadzić, to potem o GPS-ie można zapomnieć. Przecież ja nawet nie wiem, czy ten pojazd byłby w stanie na GPS-ie zapieprzać. Nawet jakbyś go kupił z GPS-em. Znaczy, trzeba korygować, no. Że ja, ale musiałbyś się i tak do każdej rajki ustawiać. No, to tak, to też taka trochę no. Racja. Bo tak samo jak tu tym gabarycikiem, to się też trzeba przestawiać, bo jest kolizja i musisz zawsze ten GPS ustawiać, żeby on szedł, nie? A jo, to prawda. No mówię, trzeba korygować. Kurde, łeb mi zaraz rozsadzi. Wziąłem się, napiłem tej kawy, myślałem, że coś pomoże, a tu dalej lipa. Aha, dobra, czyli ja muszę wziąć z tej strony, pojechać tam w ta strona. Bo tu już wjeżdżą na drzewka. Dojada czy nie dojada? Nie. Czyli jeszcze jeden przejazd, ale teraz się trzeba przestawić inaczej. Trzeba przestawić GPS-a. No i się zawiesiłem na kolizjach drzewek. Typowe jak dla mnie. O, że jeszcze jak szanie. Zaś jakiegoś laga złapałem. Nie wiem, czy mi się tylko wydaje, czy to te linie kurna od tego, od Course Play, od autodrive'a takie jaja robią z tymi lagami. Bo jak jestem blisko tych linii, to mi laguje. To po co masz je włączone? I, a jak je wyłączyć? Ustawieniach autodrive'a. Jaka to jest? Pomaga ma ten wykrzyknikiem włączona. Wykrzyknikiem? Jakim wykrzyknikiem? Znaczy ten trójkątem z wykrzyknikiem. Ma włączone i... Nie, tak, nie, nie. No, Jerguś. Chyba, że... masz jakąś... Masz autodrive'a tabelkę otwartą? Mam, tylko nie wiem jak ją... Nie wiem jak się do tego dokopać, żeby to myszką użyć. Prawy przycisk myszki albo środkowy. Musi ci się pokazać myszka. Dobra, mam myszkę, no. I co teraz? No, i teraz nie wiem. Tak w prawym dolnym rogu jest taki trójkąt z wykrzyknikiem. Jest on podświetlony czy nie? Podświetlony jest. No to go musisz wyłączyć. Kliknąć na niego. Dobra, czekaj. Nie wiem czemu, ale... O, teraz go wyłączyłem. Dobra, jest. I straciły ci się linie? Ja. O. Dobra. Bo może to mi powodowało lagowanie, chłopaki. Te linie po prostu. A to jest możliwe. To jest nakładanie, wiesz, tego w czasie rzeczywistym, nie? Bo ta tabelka mi nie przeszkadza, ona sobie może być. No, ją idzie, ale... Ją idzie przesuwać. Ją jako idzie przesuwać i ją idzie, z tego co pamiętam, to ją idzie stracić. Ale jakimi klawiszami? Jakoś mi specjalnie nie zależy, żeby ją stracić. To tak by the way. Tylko doszedłem do wniosku, że może te linie z autodrive'a powodują. Jak chcesz, żeby się straciła, to Alt 0. Na numerze 3. No.
Arti zero numeryczne, dobra, ale mi nie przeszkadza. Bardziej chciałem się tych linii na razie pozbyć. No spoko, to nie pozbyć. Tu mi został jeszcze jeden przejazd pod płotem i ewentualne omijaki. To możesz luknąć na mapę na skład gleby, Jorguś. Zaraz, no gabarycikiem dojada linia prostą, bo może następne winogrona jakby nasadził, to mi się uda do prostki posadzić. Chociaż, szczerze powiedziawszy, to i tak je potem może skrzywić, i tak je potem może skrzywić. No ale zawsze spróbować idzie. Nie wiem, ja ci powiem tyle. Ja to pitola, ja po prostu jada z kosza i tyle. No spoko, nie ma problemu. To tyle, że parę razy mi się na ścieżce powiesił na kolizjach, nie? No. Ale to i cofniesz lekko, przestawisz się pod kątem i problemu nie ma, nie? Także. No niby według mapy był chyba jeszcze jeden przejazd na samym ostatni rządek. No to mówię, że jeszcze mi został jeden rządek. No i te jeden, dwa, te trzy drzewka, co tam gdzieś. Ale to już ich nie znajdę. To już nie na moje oczy niestety. No. Koniec tam tych rządków. Może być z tym problem. To już nie na moje oczy, bo ja nie widzę, które tego ja tylko mogę po składzie gleby. No. Poszukanie tego to mi zajmie kupę czasu. Także mówię, ja dokończę tą pracę i chyba będziemy kończyć nagranie. No. Myślę, że tak się umówimy, bo ja będę musiał się z matką skontaktować, skoro dzwoniła do mnie, ja nie odebrałem, bo to jak my nagrywaliśmy, a teraz mi napisała, nie wiem, z 2 minuty temu czy 3 minuty na tym spiku, że ma do mnie interes. Dobra, spoko. Wypadałoby się odezwać. No ale już nie chciałem przerywać nagrania, żeby dokończyć po prostu tę robotę, nie? No. Powiedz mi potem, gdzie mam ci ten kombajn odstawić? Tu pod tą wiatę, gdzie tam ten niebieski stoi? O, możesz go tam postawić, bo on i tak pójdzie do zdania, i tak pójdzie do zdania, więc... Może tam być po prostu pod wiatę odstawiony i będziemy... Dobra, wiesz, bo mnie to tam jedno, tylko tak się pytam, bo to twój sprzęt. A ja wiesz, ja u siebie mam tak, że wolę, żeby sprzęt leżał tam, gdzie powinien być, nie wiesz, żebym potem wiedział, gdzie szukać. O, pójdzie do zwrotu po nagraniu, potem pójdzie do zwrotu, bo będziemy jeszcze z Morfeuszem trochę grali. Także pójdzie do zdania. No chyba, że ja gdzieś go schowam, no to... Tak, albo zostanie wam tak samo jak ten JCB, co stoi pod sklepem. No nie, ten JCB to jest... No pech, gościu jak go nie chciał po misji, no to nie chciał, no nie dostał. A to musi być jakiś błąd w mapie, że takie coś się stało. Nie, ewentualnie to na oryginalnej mapie też to jest jakiś giantowski błąd. A może się go da uda sprzedać? Nie, bo go nie widzi w tych. Musiałbyś go skasować z save'a po prostu wpis. Wpis byś musiał skasować. A to niech se będzie. Co to za komunikat mi tu wyskoczył? No, że autodrive dojechał do miejsca wysłania. A, bo to taka drobnica, że ja tego nawet przeczytać nie byłem w stanie. Za drobne to dla mnie, no ale to się dziwić, kurna, czy jak jest ślepy jak kret, no to sam wie, że jest. I tak jeszcze będę musiał w któryś dzień ATS-a odpalić i zobaczyć tą Montanę w końcu. Bo jeszcze w tą Montanę nie grałem. Ja jej jeszcze ani nie pobrał. Nie kupowałeś jej jeszcze? Nie zdążył, że jej jeszcze kupić. Ale w tym tygodniu myślę, że ją zakupię. No ja zakupiłem, na Steamie mam już tą Montanę, ale od tego czasu jak ją zakupiłem... O, jakie lagi, jak mnie ścięło. Odkąd ją zakupiłem, do tej pory jeszcze nawet gry nie odpaliłem, także... Nie, ja nie kupił. Na razie jej nie mam, ale myślę, że niedługo. Znaczy, no ja sobie postanowiłem, że w jakimś tam czasie, ale na pewno będę chciał kupić wszystkie stany, jakie wyjdą do ATS-a. No. Bo ja gram tylko w ATS-a, ja nie gram w ETS-a drugiego, więc... O kuźwa! To jest? Ale to zwinklowałem, jak to stawiałem. A co, faktycznie nawet ty nie umiesz przejechać?
Nie, no bo teraz, jak tu pojechał z boku na GPS-ie, nie? No. No i widać, jak żech tam zaczął, a jak żech tu skończył. Nie znasz ludzi, to nie wyzywaj. Czekaj, Morfeusz, bo teraz ja nie wiem, co to miało do tego... Uważaj, bo cię gabarytem przejadę. No z boku, no. Też mówię, nie znasz ludzi, to nie wyzywaj. A, o to mu chodzi, sorry. No. Ja mnie tak łeb boli, że kurde, ciężko mi się myśli. Tabletkę weź. Nie, bo po tabletkach, mi tabletki nic nie dają, chłopie. Ja wezmę jedną tabletkę, łeb mnie boli dalej. Chyba, że tak. Nie, bo ja ci powiem, ja jestem już odporny na te apapy i bupromy i inne cuda. Jestem od czasów, jak do szkoły chodziłem. No to brałem takie tabletki, bo ja jestem tym pieprzonym meteopatą. Dobry. A meteopata ma o tyle przesrane, że przy największym, przy najmniejszym podmuchu wiatru po prostu łeb cię boli tak, jakby ci ktoś łepetem, jakby ci ktoś młotem powiewali. To patrzysz, Morfeusz, co robię? A, no to piącholina. Odciną to, rozumiesz, i jak będę stawiał, to będę tam odtąd, aż tu dotąd stawiał. Ej, chłopaki, wy tu widzę w tym pędzie, to macie, kurde, szyber dach otwarty? W którym pędzie? Ten, co tu stoi z przyczepami. Tak, otwarty jest. Możliwe. Właśnie, bo tak popatrzyłem z góry i mówię, kurwa, otwarte. Ile tam jest tam na tej przyczepie? 72%. No to nawet jedna przyczepa z tego nie ma. No nie szkodzi. To nawet jakbym jeszcze te omijaki pozbierał, których i tak nie widzę, to wiele nie będzie. To może będzie 5% tego. 30 litrów to się nie opłaci. To szkoda... Paliwa. Szkoda paliwa. Dobra, to ja jadę jeszcze odstawić tego towarzysza i będziemy chyba kończyć, nie? No. Jadę odstawić go, tu podstawię go na tym placu koło wiaty. Bajer, koguty się chowają tutaj. Ale w czym? No we fędzie. Ale jak się chowają? Kiedy się chowają te koguty? No ja, jak włączam. Jak włączasz, to się rozkładają. Tak, nie ma kogutów. No zaraz to zobaczę samemu. Czekajcie, chłopaki, tylko odstawię ten sprzęt. Postawię go na placu po prostu pod płotem i mam to w nosie. Tak to zrobię. No! Bo i tak on jest na handel, żebyś wiedział, który to był, nie? A to ja tam będę wiedział. To się pisze na nim oliwki. Faktycznie otwarty dach. Krucji fuksji. Właśnie ja tak patrzę, mówię, kurna, czy mi się tylko wydaje, czy tam jest otwarty dach? A maczał czas otwarty. Dobra, to... Zostaw go przed wiatą, stoć, nie chowaj go pod dach! No i tak nie pada. Nie, ja chciałem tylko tak, żeby na drodze nie stał, nie? Aha, no dobra. Żeby go tam czasem któryś nie przetrącił. No właśnie, jakby tu ci coś jeździło, bo nie wiem, czy ci coś w ogóle jeździ na mapie. Bo chyba Morfeusz wyłączył ostatnio trafik i jeszcze nie jest załączony. Tak, tak, bo trochę przeszkadzały właśnie i zapomniałem włączyć z powrotem. Ja się tego małego fenda jeszcze przy okazji zobaczę. Coś ty nim jeździł. No fajne takie małe. Wygląda jak kosiarka do trawy z doczepionym kultywatorem. No to znasz nasz gabaryt. Tak. Proszę się go z niego nie śmiać. Nie, no fajnie. Bardziej chodziło mi o to, że no ciekawie wygląda, nie? Daj. Ale on ma tylko te, on ma te bomby, ale one są... Jak to one są rozkładane, te bomby? X-em, jak się nie mylę. To chyba muszę silnik włączyć. Ja, jak włączysz silnik, to te bomby da się rozłożyć. No. A ja myślałem, że jak wciskam ten, to od razu te bomby rozkłada. Nie, trzeba podnieść i opuścić. Dobra, zostawię je tak do góry. No, mogą zostać. Dobra, Morfeusz na pewno, Zajśkaś, uciekł. Ja. Tak, bo tutaj musiałem poprawić go tam. Już przychodzę.
No i kończymy ta impreza na dzień dzisiejszy na nowej mapie wersja 2.1.2. O, jest Morfeusz. No ja jestem tu, koło ciebie po prawej. Toż tu. No staję, kurna, patrzę na ciebie, chłopie. To co, trójkącik? Dobra. I ja pierdolę. Trójkącik, a co, placka zamawiałeś? Jaki? Nie wiem, może margaritę. Może być. Może byk, a może krowa. Albo i kura. No. No, dobra, Jorgu. Dobra, moi mili. To oliwki zebrane są na przyczepie, idą do magazynu na chwilę obecną, bo nie stać nas na to, żeby postawić oryginalny młyn do przeróbki oleju z rzepaku i tak dalej, tam żech wyczytywał. Bo już to jest, także nowa wersja od ponad tygodnia już jest, bo to się ukaże dopiero ten, czyli ponad tydzień już jest nowa wersja mapy, produkcji i tak dalej. I jest zaś na co pracować. No my musimy trochę popatrzeć, żeby nasze fabryki nie stały. Przynajmniej te co nie mogą stać, no co je idzie utrzymać, żeby szło, czyli tam tartak i tak dalej, papier i to wszystko. Bo trzeba będzie stawiać następne, czyli produkcja wapna, ta co mamy na podwórku, ta przyjdzie raz, no najpierw musimy zarobić na oryginalną. Nie wiem, od czego my tu zaczniemy, bo też nie wiem. Tyle wydatków, że to głowa boli, czy w ogóle dacie spokój na razie z tymi fabrykami, a patrząc to robić jeszcze trochę pola. Patrząc na twój stan konta, stwierdzam, że ty to byś musiał jeszcze trochę zarobić, czyli pewnie za 2-3 sezony spokojnie porobić to, co masz. Ja to bym poszedł zacząć stopniowo fabryki dobudowywać. No właśnie, a iść w pola na razie. No wiesz, we wrześniu za sprzedane produkty mamy prawie 1 300 000, nie? No więc mówię ci, że tak jakbyś poczekał jeszcze z 2-3 sezony, bo wy i tak gracie, to macie tam sezon co ile dni? Co 5. Co 5. 5 dni na miesiąc jest. 5 dni na miesiąc, no to poczekać jeszcze te 5 dni na miesiąc razem, jak żeby cały rok przeleciał, do miesiąca, w którym macie największe przychody i dopiero jak uzbieracie tam, nie wiem, 5 milionów, czy tam ile, dopiero myśleć o ustawianiu fabryk. Tak mi się wydaje. A tym bardziej, żeśmy przychodzili na tą wersję mapy, co Jorgu przepisywał wszystko, to wiesz, część misji nam uciekło też. No, w przyszły sezon myślę, że od wiosny już będzie ten, bo chociaż, czekaj, no my mamy, ale my jeszcze chyba nie mamy tego. Nie. Czego nie macie? Coś jest porobione z kontraktami, bo na górze jak się kontrakty załączy, to mają taki pasek, więc tam jest chyba moc, że się wybierał kontrakty. No my tu jeszcze mamy trochę kontraktów na prasowanie bel w tej chwili. One na pewno wszystkie... Kontrakty, kaj to było. Będziemy je wszystkie robić teraz, bo no na polu u nas nie ma co robić, więc trzeba będzie te prasowania bel zaś połapać. 5 kontraktów jeszcze jest. No. No jest tu taki guzik, nowe kontrakty z tego co widzę. Nie, nie, to na nie, to na górze jest taka belka, tam masz kontrakty na transport, możesz się wybrać, jakie ci mu wyświetlić. Czy na transport, czy na zbiórko, kultywatorowanie, my tego nie mamy, u niektórych to już jest, ale to jest chyba na zasadzie modyfikacji zrobione. No mi się wydaje, że chyba chodzi ci o jakieś sortowanie kontraktów. Tak, coś w tym stylu, sortowanie kontraktów, można to tak powiedzieć. A o co chodzi tu na dole, bo tu jest coś takiego pod D, szczegóły wyłączone, włączone, o co tu chodzi? Na dole. No, jak weźmiesz kontrakt i włączysz się szczegóły, to ci pokażę, ile trzeba oddać i tak dalej, żeby był zaliczony kontrakt. A no bo ja tu jeszcze tutaj patrzę, że ja akurat w tym momencie widzę jakieś te polowe kontrakty, bo patrzę po kontraktach. Jakieś prasowanko. No prasowanie bel są 2, 4, 5 kontraktów. I 4 kontrakty są transportowe. O, oliwki są 14 000 litrów.
No tu macie tylko jedną przyczepę i to 70 parę procent. No ta może tam będzie 14 tysięcy. No zobacz, Morfeusz tam blos. 18 tysięcy. 18 tysięcy. No to już od was zależy, chłopaki, czy bierzecie to na kontrakt, czy nie. No nie wiem, po ile oliwki na chwilę obecną, czekaj, w kontrakcie sprawdźmy, no Kajon to chce na Bahnhof 14 tysięcy, 18 zapłaci. Gdzie są oliwki? Dlatego mówię, zobacz, czy ci się to w ogóle opłaca, nie? Po ile są oliwki? Po 900? No, po 900 to 9, 18, 36, 369. No, to by się opłacało, bo to 4000 by było więcej. Za ten kontrakt? W tym kontrakcie, no. No to już Morfeusz ma co robić. Jako mój komentarz. Dobra, twój komentarz, mój komentarz, nasz komentarz, oliwki zebrane, trzeba jeszcze poorać między oliwkami, żeby było potem winogrona kiedyś tam, jak pójdzie, nie wiem, czy jeszcze jesienią, czy dopiero na wiosnę, trzeba poobcinać i będzie na nowo rosło, tartak i tak dalej, trzeba, musimy pilnować, sprzedawać i będzie na razie na dokupienie pola, żeby więcej było produktów. A na dzień dzisiejszy z mojej strony to jest wszystko. Dzięki serdeczne za subskrybowanie, lajkowanie, oglądanie, komentowanie. Hisashi. Ja również dziękuję. I teraz tak, ten odcinek był na dwóch kanałach nagrywany, także z dwóch perspektyw. Kto będzie chciał, to link do mojego filmu, link do kanału Jorgusia znajdziecie w opisie do filmu, jak i w karcie końcowej. A co do tego, kiedy Jorguś u siebie opublikuje materiał, no to moi drodzy, musi czekać. Mój się prawdopodobnie pojawi pod koniec tego tygodnia, nie wiem jeszcze w który dzień, jeśli chodzi o ten materiał. Bo tak jak ja godą zawsze, to jest seria nieregularna w moim przypadku, jak ją wbiją w gości na farma, głównie my, jak dobrze wiecie, ci co śledzą mój kanał, tak jest, głównie zaglądą do Jorgusia, bo też nie mam jakichś tak większych znajomości, no ale miałem okazję zrobić coś, czego jeszcze w 22 nie robiłem, także dzięki Jorguś za zaproszenie mnie, jak i moich widzów tutaj, którzy będą oglądać, jak ja tutaj lamił. Więc się zobaczymy może w następnym tygodniu, zobaczymy jak to będzie, ale to w innej serii. Więc ja też się z wami żegnam, ja dziękuję za spotkanie. No i to tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, do następnego, no i to tyle. A ja dołożę, że to było małe sprostowanie, to co Hisashi powiedział, jak jest więcej roboty, to wtedy wchodzi na serwer. A to swoją drogą. Dobra, nie przedłużajmy tego. Tak jest. Żegnamy was z nowej, starej mapy i na razie. Tak, dzięki, trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia.